W dzisiejszym odcinku zrobiliśmy to dla naszego dziecka. O właśnie, to zrobiliśmy, a co to zobaczycie później. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jest ze mną dzisiaj Milki. Dzień dobry. Witamy was w kolejnym odcinku na kanale. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zrobiliśmy to dla naszego przyszłego, dla naszych przyszłych dzieci. Z tym, że nie możemy wam jeszcze powiedzieć, co to jest. To jest póki co jeszcze tajemnica, więc jeszcze wam nie mówimy, tak. To zaraz wam to pokażemy i tak dalej. Chociaż już po miniaturze pewnie widzicie, co to jest, ale to nieważne. W każdym razie na samym początku zostawcie koniecznie łapkę w górę pod ostatnim odcinkiem, tak, te 7 tysięcy łapek w górę wbiliście, więc możemy dzisiaj podbić ten próg i załóżmy, że 8 tysięcy łapek w górę i... No i jest próg wyżej, no ale nie, no to są kozaki, te kozaki dadzą radę. No i słuchajcie, bardzo ważna sprawa dzisiaj na Twitchu, nie wiem czy będzie stream, ponieważ przyjeżdża do mnie kolega, więc nie wiem czy będę miał czas i chęci z nim odpalać streama, ale możliwe, że chociaż na chwileczkę coś tam razem z nim odpalę. W każdym razie nie nastawiajcie się na to jakby co, żeby był dzisiaj stream. Dobra, Emilka, bardzo ważna sprawa, czy ty jesteś gotowa pokazać to, co przygotowaliśmy? No ja myślę, że jestem bardzo gotowa, zawsze gotowa. Ej. Aha, dobrze. Nie ma, nie ty, ma. Ty, no i ja jestem teraz w Palionowie. Nie ma takich tutaj rzeczy, żebyś... O. Wiesz, na co narażasz nasze dzieci? No ale, przecież ja nic nie zrobiłem. Ujujuj, ale było blisko, To fajne, zaczęła grać. Ty, a czekaj, mogę strzałą uruchomić to? O, fajny dźwięk, podobało mi się. Dobra, chodź, idziemy to pokazać. Idziemy pokazać, co przygotowaliśmy. Tylko może popłyńmy, popłyńmy łódką, tylko tu nie ma łódki. Dobra, to, trudno. Trudno, no płyniemy, w pław. A ty nie masz tego mroźnego? A no mam. No to faktycznie, idziemy. Dobra, no to walimy mroźnym piechurem. Dobra, no zapomniałem, że ja mam takie możliwości. Dobra, lecimy sobie mroźnym piechurem przez tunel nasz, piękny. Nie no, ten tunel mi się podoba nawet, taki dojście do, Czekaj, tutaj to już będzie jakieś coś... No ale czekaj, jeszcze nie pokazuję, spokojnie, ja wiem gdzie to jest. Nie patrzę, jestem na molo. To jest za mną w tym momencie. Uwaga, staję w tym miejscu. I uwaga, każdy teraz zostawi łapkę w górę, bo chcecie zobaczyć co to takiego. Uwaga, 3, 2, 1, 0. Ale was trzymam w niepewności. Dobra, uwaga, plac zabaw. Zrobiliśmy plac zabaw, taki przedtem plac zabaw przed naszym domem, przed willą. Ale on był taki średniawy. Tam po prostu stało kilka rzeczy i tyle. Jak tu widzicie, teraz piękny plac zabaw jest zrobiony. Tu to jest parkiet disco. Emilia uparła się, żeby był. Jest kurczę koszykówka. Czekaj, rzucam do kosza znowu. Za 3 punkty. Ty, ale to się nawet tak zatrzymuje śmiesznie w tym koszu. Tak jakby to tam faktycznie, nie? No, o, teraz nie. Teraz leciało normalnie już. Dziwne, Masz rację, Ej, dobra, to poczekaj. Proponuję, żebyśmy zagrali w kosza. Rzucamy tak długo, dopóki ktoś nie trafi. Ten, kto nie trafi, ten przegrywa. Okej, ale to jeden krok. Jedna. Co? Ja jeszcze nie, to był próbny rzut. Jednak, ale cały czas tak o jedną kratkę się odsuwamy do tyłu. A, dobra, no to stoimy najpierw tu. No, jedziesz. Dobra, no trafiłem. Teraz moja kolej, ale ja nie mówiłam Zeza, wiesz o tym. No. Myślisz, że to, było trafione. Nie wiem. No co to... Za podchodzenie? Co no ale to musiałem, nie doleciałoby to przecież. Kroki. Ale jakie kroki? Dobra, teraz patrz. Kroki. Robisz kroki. Za siebie rzucam, i trafiam. Coś, nie pykło. Patrz. No, już było bliżej, no faktycznie, Dobra, robię wsad, O nie. Wow. Tak jeszcze raz. Siup. Ała, dostałem w głowę piłką. No nie, no nie mogę, tak rzucać, nie wiem. Ta piłka w ogóle się nie odbija, czekaj. Ona jest nienapompowana po prostu, wiesz. To było piękny rzut. Dobra, odkładam tą piłkę tutaj w takim razie. Dobra, lecimy dalej. Z tego się nie da skorzystać w ogóle. Szkoda w sumie, że się nie da. Szkoda, bo ja bym chciał po tym sobie przejść, no, ale da się czekaj, da się na to wejść? Patrz, tak, da się, znaczy da się tylko wejść z tego, ja o przepraszam, ja skoczyłam z płotka. O nie, czekaj, bo ja spadłem z płotka. Widzisz, tak mi się kreśli w głowie teraz po tej bombie, co od ciebie dostałem, że nie mogę przejść. Sorry. No to dobra, no to tak można jedynie korzystać z tego, czyli złamaliśmy zasady, tutaj trzeba inaczej. O wiem, tu trzeba po tym chodzić tak po tych niebieskich szczeblach, żeby noga ci nie wpadła, żebyś sobie nie rozwalił, no. Wiadomo czego.
Ty, a to jest zepsute! To jest zepsute, na tym nie można ten... O kurczę, no, oponent. Nie można na tym w ogóle... Tak przenikać przez to, tak jakby tego nie było. A szkoda, ale dobra, z ławki da się skorzystać. Więc, szczerze mówiąc, nie wiem, może... O kurczę. Nie da się siedzieć w dwójkę na ławce. Trudno. Szczerze mówiąc, gdybym miał teraz, nie wiem, 8 lat, to ta ławka byłaby dla mnie najnudniejszą atrakcją w tym placu zabaw. Ale jako, że mam 19 prawie, no to ta ławka stała się najbardziej atrakcyjną rzeczą tutaj w tym, dla mnie przynajmniej. Dobra, ej, ale fajny zamek w ogóle. Nie? Mhm. To jest kozak. Go z kieszenki, że jest. Tak, no dam nam go, żebyśmy go tutaj postawili, ale mi się mega podoba. Jeszcze na takim wzgórzu jest, kurczę. Jeszcze taka fosa dookoła jakby, czy co to jest. Podoba jest mi się. Moc. Te dzieci, ale wiesz co, czuję, myślę, że tak, jak te dzieci tu wpuścimy, to to jest w 3 sekundy rozwalone, nie? To to będzie wyglądało mniej więcej tak, jest tu, przyjdą i będzie zwolnienie blokady. Ło, ziamek! Pum! I koniec, nie ma ziamku. No, bywa, jakby bywa. O, i zjeżdżalnia, która jest od samego... O, nie, wypadłem poza. Ona jest totalnie zbugowana. No, to jest... Tam się nie da jeździć. Co ja robię w ogóle? No, widzę, poczekaj. O. Super. To się nazywa latanie w powietrzu. Lewitowanie, słuchajcie, masakra. Nie no, perfekcyjnie moim zdaniem wygląda ten plac zabaw tutaj. No, tylko teraz... Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Nieważne. Okay. To jest krzywo zrobione w ogóle. Czemu ty tego nie tak zrobiłaś? Co to ma być w ogóle? Co to jest za poczucie estetyki? To tu trzeba jeszcze wyrównać w tą stronę i tak zrobić. No ale masz takie kolorowe bloki? No, no nie, no nie mam. No to trzeba zalecieć do tego. No dobra. To na razie muruję. O nie, źle postawiłem. Jak dobra, mówisz? Słuchajcie, możecie napisać nam w komentarzu, co mamy tutaj jeszcze dodać do tego placu zabaw, bo no tak, póki co to tutaj jest tak, no myślę, że te dzieci będą zadowolone, ale nie ma atrakcji dla nas, ty właśnie, ale nie, dobra, jest tu bar obok, to jest atrakcja dla nas, dobra, to nieważne, to jednak, ej, co to tu robi w ogóle, kto to tu postawił, nie, jakiś grób żołnierza, grób nieznanego żołnierza, nie wiem, nie rozumiem tego, może on tu jest, czekaj, nie ma, węgiel, zamienił się w węgiel, o nie, no to nieźle, słuchajcie, w tym momencie już wszystko wiemy. Od samego początku był zamach tutaj na mnie szykowany. Chciałem je zakopać jaki żywcem. Jaki zamach? Gdzie mam go dać teraz? Fale nie sobie. Wiem, a to daj mi go. Wiem, co zrobimy, chodź. Zalecimy do Palionowa i damy to komuś do domu. Niech się zastanawia. I zobaczymy później na odcinku u kogoś innego, jak zareagował na to. Czekaj, bo tu jest kaczka. I co ty chcesz zrobić tą kaczką? Ja se popłynę, a ty biegnij. No to fajnie, fajnie. Nie no, czekaj, tu jest łódka, zaraz po ciebie przypłynę. Nie interesuje mnie już żadna łódka. Aha. Nie no, chodź. Czekaj, chodź, dobra, ale chodź romantyczna podróż łódką, robię co? Robię to w epicki sposób, zrobię to w epicki sposób. Przepłyń pod latarnią. Dajesz. Dobra. No nie tak szybko. To nieźle epicki sposób. Chciałam nogi dalej dać łódkę, ale za szybko płynąłeś. Nie spodziewałam się tego. O, fajnie, w kamienie, super. Czekaj, bo zamyśliłem się za bardzo i mnie kręci na boki. Ej, tu się da dopłynąć do... Dobra, da się, ale... A, no, no nie, no ja nie umiem kierować tą łódką, ja tylko kaczką umiem pływać dobrze. Aha, już wiem dlaczego, utrudniało mi to strasznie. A czekaj, co to jest? No, kurde... No, fajnie. Tutaj można płynąć, ale chyba... Co to jest? No tak średnio można, jak tak widzę teraz. Aha! Okej. Okay. Superansko. Przepraszam, chciałam flipera strzelić. No jak zwykle, widzicie widzowie? Zapamiętajcie sobie ten moment, w którym ja tu byłem torturowany, nie? To nie tak. Wow! Chciałam wyjść, dobra. Ej, no ja biorę tą łódkę i płynę dalej. Ale gdzie ty chcesz płynąć? No tam. Tylko ja teraz nie mam życia, no, to storturowałaś mnie totalnie. Sorry memory, no. Nie moja wina. Ty idziesz na piechotę? Tak. No przecież tam nigdzie nie dopłyniesz chyba. No bo dopłyniesz. Nie wiem, trudno, sprawdzę to. Dobra. Nie no, tu chyba było zrobione to, że dało się przepłynąć, nie? Czy nie? Nie pamiętam właśnie. Totalnie nie pamiętam. Dobra, już widzę, że się nie da. Tu jest wodospad taki... Nie wiem, kto to produkował. Wiesz, wodospad. Ale ten wodospad był przez kogoś zrobiony na pewno, nie był przecież tutaj od zawsze. Chyba. Nie wiem, nie pamiętam.
Kurczę, jadłem w powietrze. Czekaj, czekaj. No dałoby się przepłynąć, ale to jest tam tak, że za to nie ci łódka, nie? Dobra, no ja jestem już... O nie, no do wody ciągle wpadam. Dobra, komu robimy coś takiego? Dajmy to Pawłowi i Dave'owi do domu. Ja jestem za. Bo oni... Czy to było u ciebie? Tak. Dobra, już myślałem, że to umie. Dobra, napiszcie w komentarzu, kto sprawdził właśnie telefon. O kurde! Co? O kurde! O. Wchodzę do domku, a tam dwa creepery u nich na chacie urzędują. U nich? No. A ty jesteś w którym domu? No, aha, bo ty jesteś w tamtym. Nie, tu jestem. A. Ale się zastanawiam, gdzie. Ty jesteś, gdzie. O, faktycznie, ja nie mogę. Ale creepy to jest. Dobra, ja nie mogę, to było tam straszne, że ja się straszyłam, ja nigdy nie widziałam, ja tak wchodzę, a on tak, wiesz, tutaj totalnie za drzwiami jeden i drugi obok. O kurde, co oni tu mają? Ja myślę, że tu jest ten. Jezu, jak ten dom jest źle zaprojektowany. To jest tak skomplikowane, ja nie mogę. O, o to chodziło. Dobra, mamy, super. Idźmy spać. No, jak ja, to jest łóżko, łóżko jest zajęte, no. Dobra, no nieważne. Aha, poszła spać tam. Dobra. Pierwsza noc w domu Pawła bez jego wiedzy. Okej, okay, super. To była dobra noc. Dobra, no i mamy wszystko zrobione. Przygotowane. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, mam nadzieję, że spodobał wam się plac zabaw, który przyszykowaliśmy. I możecie napisać, co jeszcze tam możemy dodać, żeby ten plac zabaw był jeszcze lepszy. Widzimy się u Emilki jutro i dzisiaj też był odcinek u niej. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Hej. Jakie smutne pożegnanie zrobiłem, nie? Nie, no dobra, jeszcze raz. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.